jeszcze kilka dni temu w Nowej Zelandii, a teraz tutaj. Tak, tak. Wszyscy się zdziwiliśmy. Fama Korylusa też się rozchodzi. Samoloty szybko latają. Dobrze, że jeszcze są takie spotkania. Dobrze, że są jeszcze tacy ludzie i dobrze, że można troszkę wymienić zdań między sobą, prawda? Raz, ciekawy, dwa, na pewnym poziomie. To są te dwie rzeczy. Jednak, tak mi się wydaje. Ja nie byłam na pierwszej konferencji. Przede wszystkim jest to środowisko kulturalnych ludzi, tak? To znaczy... Kulturalnych, tak. Nie, jednak się coś w nas zmieniło. Ale oczywiście to jest kwestia tego, że ja wspominam lata, kiedy byłam piękna i młoda, jak ja to mówię czasami. Także to inaczej, to też, no inaczej to wszystko wyglądało. No, mieliśmy więcej nadziei może, ale powiem pani tak, nadzieja wtedy sprzed 30 czy 40 lat była bardzo naiwna i bardzo taka, prawda, powiedziałbym młodzieńcza. Dzisiaj mamy troszkę doświadczeń, troszkę rzeczy się pozmieniało i dzisiaj możemy dosyć konkretnie powiedzieć, co możemy zrobić, a co nie możemy, czy co już nam się nie uda. I myślę, że to daje nam też taką podstawę do dysputy, która jest spokojna, zrównoważona, w kierunku bez niepotrzebnych emocji. Emocje są potrzebne, ale bez niepotrzebnych emocji. Tak sądzę. Ale to nie przynosi nam... Tak. Przepraszam mocniej. To przecież to było last rok i taki ten. Jak pani profesor słusznie zauważyła. No tak, ale to złudzeń się pozbywamy po prostu. Najwyższa pora. No tak. I wykłady były bardzo ciekawe. Szkoda tylko, że pan profesor psychiatra nas nie zdiagnozował. Nie zechciał odpowiedzieć na pytanie o psychiatryczny aspekt ideologii politycznych osób. Mnie bardzo interesowało. No ale trudno. Ale potem nawiązał do pańskiego pytania. Może kamera była wyłączona. Na bardzo konkretnym przykładzie. Natomiast chyba nie odważył się na skatalogowanie objawów. Nie odważył się, bo ja myślę, że jest tak, jest. Profesor Wolniewicz to wyjaśniał, jak już był na emeryturze, to już nikogo się nie bał, więc mówił prawdę. Tak, mówił prawdę. I to było fascynujące, jak na filozofa, bo tam ci filozofowie, on zresztą nie miał nabożnego stosunku do filozofii, bo twierdził, że współczesna filozofia już nie jest zdolna do wytwarzania jakichś nowych idei i tą bezpłodność maskuje organizacyjną krzątaniną. Coś takiego jest, ale tutaj też była organizacyjna krzątanina, ale ciekawe idee, przynajmniej niektóre zostały zaprezentowane, a ostatni wykład no to było pokazem takiej subtelnej ironii. Tak, ja na tej podstawie utwierdziłem się w podejrzeniach, że reinkarnacja chyba istnieje naprawdę. Tak, bo to kiedyś... Skoro ten sam język, ta sama terminologia. Tak, więc tylko ponieważ teraz żyjemy w epoce przemian płci, już tych psi chyba jest ze 40, więc myślę, że ten deputowany Boudin, o którym mówił pan prelegent od Karpi, tak, on się musiał wcielić w moją faworytę, wielce czcigodną Joannę Schuring-Wielgus. Mniej więcej i retoryka, i argumentacja jest bardzo podobna. No nie jest, nie może to być rzeczą przypadku. To myślę, to tak mówię na wypadek, gdyby moja faworyta zaciągnęła mnie przed niezawisły sąd. Byłby to dopiero efekt konferencji. No, każda konferencja musi przynosić jakieś efekty, więc dlaczego nie takie?
Dziękuję bardzo. Chciałem panu Gabrielowi pogratulować drugiej konferencji. Mam nadzieję, że będę na trzeciej. I muszę przyznać, że tak jak pierwsza zachęciła mnie do tego, żeby przyjechać tutaj, tak ta druga zachęciła mnie do tego, mam nadzieję, że będę w tym czasie w Polsce, ale to się okaże dopiero jutro, jak ze znajomymi ustalę termin wyjazdu w góry i mam nadzieję, że będę w tym czasie w Polsce i nawet jeżeli to będzie kilka dni przed wyjazdem, z całą pewnością będę na trzeciej konferencji. Dziękuję bardzo. Pozwolę sobie się przyłączyć do tego, co powiedział kolega. Jestem na pierwszej konferencji, na tej organizowanej wcześniej pod Kaliszem. Nie udało mi się być, chociaż to akurat miejsce znacznie bliższe Poznaniowi, z którego pochodzę. Gratuluję. To było bardzo fajne, dobre doświadczenie. Nie wiem, czy uda mi się być na czerwcowej, ale postaram się tam już być tym razem z synem. Dziękuję, pozdrawiam. Znakomita konferencja. Druga. I wybieramy się na trzecią. Na trzecią, tak. Robi się z tego styl życia. Tak, to jest właśnie nasz pomysł na to, żeby sobotę 8 godzin spędzać na wykładach. Ale to zmienia nasz punkt widzenia na historię, na wiele rzeczy, których normalnie te wszystkie wiadomości nie można nigdzie znaleźć. A ta rozpiętość tematów? No, bardzo ciekawa w sumie. No. Nie było to tematu przewodniego, no, ale za to było bardzo różnorodnie i bardzo ciekawie. No. Od psychiatrii po tak. Prawo. Także no, świetne rzeczy, świetne rzeczy. W każdym można znaleźć coś wspólnego, tak? No, w sumie tak. No. Tak i tak z konferencji na konferencję i z wykładu na wykład. Chodzi o prawdę i taką troskę tak. O dobro państwa czy człowieka. No. To jest bardzo ciekawe. Dziękuję. Dziękuję.